Nie będę cię poddawał na przemyśle czy skargami. Teraz i zawsze będę wiedział. Mógłbym się w ogóle świecie wokół na Ukrainie i Izraelu. Niech to by Bóg zachował nas przed groźbą III wojny światowej. Oczysz, który się zmienia w świecie jako Twoje, przyjdź po nas po Twoje. Jako w niebie, tak jak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj dzisiaj. I odpuść na nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajce. I nie wódź nas na duszę, ale nas sprawdź do zła. Królowie pokoju, módl się za nami. Święcenie planów świątecznych jest stałym zwyczajem w Kościele. Przypomina nam prawdę wyrażoną przez świętego Pawła Apostoła tymi słowami. Czy jedzie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czynicie. Spróbowanie posiłku jest też czynnością świętą. Dlatego modlimy się przed i po jedzeniu, a na największe święta zmartwychwstania świeci na także lokalnie. Kiedy zakończymy święty post paschalny i spotkamy Chrystusa zmartwychwstałego przy świętej Wielkanocnej, powrócimy z radością do naszych domów i z Chrystusem zasiądziemy do wspólnego świątecznego stołu. Wyrazimy wtedy sobie wzajemną życzliwość podczas składania sobie życzeń przy dzieleniu się poświęconym jajkiem, znakiem nowego życia. Prośmy Chrystusa Pana zawsze obecnego wśród tych, którzy go miłują, aby błogosławił te pokarmy na stół wielkanocny. Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dzień zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do apostołów, aby stworzyć wraz z nimi posiłek. Prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku w dzień Twego zwycięstwa, abyśmy mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu. Chlebie żywy, który zrobiłeś z nieba w Komunii Świętej, dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na wyjątkę chleba, którym nakarmiłeś ludu słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu i który po swoim zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów. Bram Boże, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty stworzyłeś za posyłanie na następnym wieczorze. Pobłogosław także naszą wspólną, aby chroniła nas od zepsucia. Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze. Pobłogosław Ty jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nim w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej, tak gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki. Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Zdrowych, błogosławionych, świąt, spokojnych, radosnych.